Spójrzcie na typowy wygląd pojedynczej opcji i rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. Pierwszy człon nazwy oznacza nie mniej, nie więcej tylko symbol instrumentu bazowego, na który wystawiona jest opcja. Nie na wszystkie akcje dostępne są opcje, ale na kilka tysięcy tych najbardziej popularnych jak najbardziej. Tutaj GM oznacza akcję General Motors. Kolejny element to data wygasania, czy termin wykonania opcji, tak zwane expiration day. Jeśli podany jest wyłącznie skrót miesiąca, tak jak tutaj, bez żadnych dodatkowych liczb po apostrofie, to oznacza, że opcje wygasają w trzeci piątek wskazanego miesiąca w trwającym aktualnie bieżącym roku. Trzeci piątek miesiąca bieżącego roku. W tym wypadku opcje wygasałyby w trzeci piątek grudnia 2018 roku. Następny element to cena wykonania opcji, czyli tak zwany strike price. To jest cena, po której zobowiązujecie się dokonać w przyszłości transakcji na akcjach General Motors bez względu na to, gdzie będzie znajdowała się ich cena na rynku. Ostatnim elementem jest cena samej opcji, czyli premia, którą trzeba zapłacić za kupienie takiej opcji lub premia, którą otrzymacie za jej wystawienie, jeśli jesteście po drugiej stronie transakcji. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że jedna opcja upoważnia do zakupu lub sprzedaży 100 akcji. Opcje są niepodzielne. Dlatego łączna cena transakcyjna opcji oznacza cenę, jaką trzeba zapłacić za prawo do transakcji na każdej pojedynczej akcji, ale pomnożono razy 100. Mówiąc łopatologicznie, zakup takiej opcji oznacza, że kupujecie sobie prawo do tego, żeby sprzedać 100 akcji General Motors po cenie $32 przed trzecim piątkiem grudnia bieżącego roku i za taki przywilej płacicie $10 za prawo do sprzedaży każdej ze 100 akcji, czyli łącznie zapłacicie za taką opcję $110. Taka opcja da Wam prawo do sprzedaży 100 akcji, bo za pomocą opcji handlować można wyłącznie pakietami po 100 akcji lub wielokrotnościami 100 akcji. Wystawienie czy sprzedaż takiej opcji oznacza natomiast, że zobowiązujecie się do tego, żeby kupić od kogoś 100 akcji General Motors po cenie $32 przed trzecim piątkiem grudnia bieżącego roku i za takie zobowiązanie dostajecie $10 na akcję, czyli łącznie $110. Ta sama transakcja, tylko widziana z dwóch różnych stron. Drugi przykład. GM to znowu symbol instrumentu bazowego. Kolejnym elementem jest data wygasania opcji, ale tym razem zapisana w inny sposób. Tutaj pierwszy człon zapisany słownie zawsze będzie oznaczał miesiąc wygasania. Drugi człon będzie oznaczał dzień tego miesiąca, a trzecia liczba po apostrofie będzie oznaczała rok, którego dotyczy ta data. To jest nic innego jak zapis w amerykańskim szyku, czyli najpierw miesiąc, potem dzień, a na końcu rok. Z tą różnicą, że tutaj miesiąc zapisuje się słownie, a resztę liczbowo. Tak więc opcja taka wygasa 13 grudnia 2019 roku i tym razem jest to opcja call. Co to oznacza? Zakup jednej takiej opcji daje Wam prawo do tego, żeby przed 13 grudnia 2019 roku kupić 100 akcji General Motors po cenie $32. I za taki przywilej do kupienia każdej ze 100 akcji płacicie $2.30 za akcję, a więc łącznie płacicie $230 za roczne prawo do zakupu 100 akcji General Motors po cenie $32 każda. Sprzedaż takiej opcji call będzie natomiast oznaczała, że do 13 grudnia 2019 roku zobowiązujecie się sprzedać komuś 100 akcji General Motors po cenie $32 i za podjęcie takiego zobowiązania dostajecie z góry $230. I te $230 od razu księgowanych jest na Waszym rachunku brokerskim, już w momencie wystawienia opcji. Możecie je sobie wypłacić albo zrobić z tym cokolwiek chcecie. Teraz pytanie, w jakim przypadku taka opcja zostanie wykonana? Bo możliwe są dwa scenariusze. Akcje idą w dół albo akcje idą do góry. Jeśli aktualna cena akcji na giełdzie w grudniu będzie wynosiła poniżej $32, to właścicielowi opcji nie będzie opłacało się wykonywać takiej opcji i ona wygaśnie. W takim przypadku zyska na tym osoba wystawiająca, która zarobiła premię i ze swojego zobowiązania nie musiała się wywiązywać. Jeśli natomiast akcje pójdą do góry, do powiedzmy $35, to właściciel opcji z pewnością ją wykona, kupując wtedy 100 akcji po $32 od osoby, która tę opcję wystawiła. W takim wypadku wystawca opcji będzie miał stratę $300, ponieważ będzie musiał kupić na rynku 100 akcji po aktualnej cenie 35 i sprzedać je po cenie 32. W ten sposób ma stratę $300, ale wcześniej dostał $230 za wystawienie takiej opcji, czyli netto jego strata wyniesie $70. No chyba, że wystawca opcji miał wcześniej 100 akcji na rachunku maklerskim, kupionych kiedyś tam, rok temu powiedzmy. W takim razie ciężko będzie mówić tutaj o jakiejkolwiek stracie, a jedynie o ewentualnych utraconych korzyściach, bo gdyby sprzedawca nie wystawiał opcji, to mógłby teraz swoje akcje sprzedać na rynku po $35, a tak musi je sprzedać po $32. Ryzyko zawodowe. Na koniec tej teoretycznej części kilka słów jeszcze o nomenklaturze opcyjnej, która trochę różni się od tej akcyjnej.
Long call Apple. Pozycja typu long w świecie opcji wcale nie oznacza, że gramy na wzrosty, tylko że kupiliśmy jakąś opcję, czyli że przeprowadziliśmy transakcję buy to open. W tym wypadku akurat long call będzie oznaczało, że gramy na wzrosty, bo kupiliśmy sobie prawo do zakupu akcji po dzisiejszej cenie, czyli spodziewamy się, że ich cena na rynku wzrośnie. Ale nie zawsze tak jest. Long put Apple będzie oznaczało, że gramy na spadki, mimo tego, że jest to ciągle pozycja typu long. Tak więc long oznacza jedynie, że opcja jest kupiona, a nie wystawiona. Gramy na spadki, dlatego że jak kupujemy sobie prawo do sprzedaży akcji po dzisiejszej cenie, to liczymy na to, że ich cena na rynku się zawali. Wtedy będziemy mieli możliwość podkupić te akcje na rynku po śmiesznie niskiej cenie, a potem sprzedać je na podstawie wystawionego puta o wiele drożej. Tak więc jest to pozycja typu long, ale służąca do gry na spadki. Short call Apple. Short call Apple oznacza dla odmiany, że wystawiliśmy kola, czyli mamy na rachunku minus jedną opcję. Sprzedaliśmy jedną opcję, której nie mieliśmy, otwierając tym samym nową, jakby ujemną pozycję. To była transakcja typu sell to open. Przypominam, że wystawiając kola zobowiązujemy się, żeby sprzedać akcję po cenie wykonania tego kola. Short put Apple. Wystawiliśmy puta, czyli zobowiązaliśmy się do kupna akcji po cenie wykonania puta. Jak widać, short i long nie mają nic wspólnego z kierunkowością zagrania, a jedynie mówią o tym, czy opcje zostały kupione czy wystawione, czyli inaczej, czy była to transakcja debetowa czy kredytowa. Wypisanie, wystawienie, sprzedaż opcji. To wszystko są synonimy, podobnie jak short option, sell option i write option. Każda z tych funkcji oznacza wystawienie czy sprzedaż opcji. Sformułowanie wystawienie opcji czy wypisanie opcji wzięło się z tego, że przed erą komputerów, kiedy na parkietach giełd opcyjnych trwał jeszcze handel przy użyciu żywych, przekrzykujących się ludzi, to żeby zawrzeć kontrakt opcyjny, brało się czysty blankiecik i długopisem wypisywało się na nim warunki transakcji. Instrument bazowy, datę wygaśnięcia, cenę transakcji i premię opcyjną. Wtedy makler podpisywał się po stronie osoby kupującej albo sprzedającej i puszczał taką karteczkę w ruch na parkiet. Jak inny makler był zainteresowany zawarciem takiej transakcji, to podpisywał się z kolei w miejscu przeznaczonym albo dla kupującego, albo dla sprzedającego i tyle. Na koniec sesji wszystkie karteczki trafiały do urny i były wpisywane do arkusza giełdowego. Stąd wzięło się wypisywanie opcji. I tego sformułowania wypisywanie opcji używa się do dzisiaj i czasem można je spotkać w prasie czy nawet na platformach maklerskich. To wszystko są jednak synonimy. Synonimy oznaczające wystawienie lub sprzedaż opcji. Okej, w ten sposób część teoretyczną mamy za sobą. Możemy teraz przejść do platformy transakcyjnej i sprawdzić, gdzie tego wszystkiego powinniśmy szukać w prawdziwym świecie.